Cześć, z tej strony Mietek. Dawno już, kurczę, nie nagrywałem, postanowiłem wrócić. No i postanowiłem wrócić do War Thundera. Jak widać, gdy nie nagrywałem, widzicie, trochę postęp jest, no bo zdobyłem dwa nowe czołgi, jakim jest, oto widzicie tutaj, IS-2. Już, kurde, z działem kalibru 122 mm. Naprawdę, czołg już, kurczę, bardzo przydatny, już potrafi sprostać tym niemieckim czołgom, tym tygrysom i panterom. Oraz jeszcze mam tu czołg, zdobyłem czołg, jak widzicie, lekki PT-76B, czołg pływający. No on akurat jest trochę ciężki w boju, to jest troszkę już taki bardzo najsłabszy z tych wszystkich, jak widzicie, bo najsłabszy, no to już oprócz wśród, no. Jak widzieliście, grałem na poprzednich odcinkach tu moim T3485, moim ISM1, ale dziś chcę wam pokazać, jak IS2 będzie jeździł. Ale ja dodam oczywiście, że najpierw bitwę rozpoczynam T34, bo IS2 zostawiam sobie już jako ostateczności taki czołg, bo T34 też potrafi zniszczyć tam większość tych niektórych czołgów. Powiedzmy Tygrysa tam nieraz. Nie pamiętam chyba, że działo kalibru 85, ale to nie T-34 wtedy była bitwa, tylko ISM-1 udało mi się zniszczyć akurat tam Tygrysa. Jechał, kurczę, ja akurat z flanki go strzeliłem, kurczę, go wprosto w bok i kurde. I wybuch cały. No, dobra, bez zbędnego gadania przechodzimy do gry i sami zobaczycie. Mam nadzieję, że bitwa się powiedzie. Że nie od razu zostanę, kurde, zniszczony tak szybko. Najpierw T-34, potem IS-2, więc wszystko po kolei. Ostatnio różnie to bywa, jeśli chodzi o granie tutaj w War Thunder. Przeważnie, kurde, się przegrywało już, kurczę. Na początku zdobyłem bazę, a potem już cholera, wszystko się spierdoliło, przepraszam, i nie już wrogowie zaczęli mi grozić. Ekipa z boju! Mechanik ładziciel boju gotów! Jedziemy. Nawozny z boju gotów! Zajrzyj się, Chcielibyśmy zobaczyć. Znaczy, jedziemy walczyć, co ja pierwszy. Czekaj, jedziemy za sojusznikami. Bo ja bym za tymi trzema. Widzę, że już karabiny szukają. Ej, no co on szczeli? Zawsze tak, kurde. Są takie dziwaki, że strzelają po sojuszniku. Po prostu do ciebie twoi sojusznicy strzelają. Takie oto bajery, jak przed chwilą widzieliście. Dym poszedł. Lepiej tego nie robić, kurczę, zachowywać się jakoś w tej grze. Zachowywać się w play, nie atakować sojuszników. Mnie też w bocie. Atakowanie grałem w bota, też w bocie. Zdarzyło się, że mnie atakował. Jak strzelałem, to prosto oddałem. Dobra, pojadę za tym M109, za tym M109 amerykańskie działo, są wieczne. Dodam, że akurat zacząłem grać, coś tam w lekkim wstępie jest. Oj, oj, o, o kurde. Lubi to jest. Szybcy buty. Czekajcie, zaraz go wypieprzę. Nie niż mnie skurczy syn. Jest! Ale pięknie. O nie, tam jest cholerę. Patrzcie, ile tam ich jest. Gdzie my trafiliśmy? Chyba zaraz mnie zniszczą. Muszę brać swojego mięsa. Patrzcie. Nie, tylko jest dopadnie. Kusiwa. Trzeba teraz mu oddać. Porządnie. Dobra, bez gadania. Bierzemy mojego tutaj. Ten największy czołg, znaczy największym działem. Naprawdę, jak ja grałem, jedynym minusem, jaki ten czołg ma, to jest długo się trzyma, to drugie działo. Jak czytałem, 27 sekund. Trzeba, żeby mi się przyładowało. To jest mój, ale mimo wszystko naprawdę
się udało z tym wynikać, udowodnić, że ten czołg to jest naprawdę, prawdziwy. Czy to jest król pola, który że się na gwiazdę. Czekaj, gdzieś tam było Orlea. Widać, że był zajmie sobie strefę B, ale u nas jest Polski, to go wyprzedzić. Otóż za mamy punkt strefę A, więc zajęliśmy paczkę. Jechał tam. Och, skurczyby. Teraz pójdę, lepiej się wyjechać, może wyjechać na biegu. Gdzie on teraz w cholera? Która tej? Zielone, kurde, wjeżdżają. Wspaniaczki. Wolne. Jak objechać tu? Patrzcie, cholera, tu się dziadki tak wyjechajcie. Jak tu najechać? Kurde, na nie! Daj, proszę, źle to bije. I muszę niestety brać, widzicie, kurde, przez moją głupotę. Muszę chyba być cicho, bo rozkojarzam się tak łatwo. Tak dalej. Rozgaduję wszystko. Jeszcze jedno, bez roboty to na pewno się uda, to nie będzie tylko jedna głupotę. Tak, mam się zgadzać, jak się spierdolę. Teraz ja wolałem cię. Tak, zniszczyłem tylko jednego, jakiś tam niemiecki. Niemiecki czołg, z innego się nie da, naprawdę. Ale nie poddawać. Próbuję dalej. Widać, że ani tam nie zniszczę, ale to będzie wygrany chyba. Jedziemy do tego miejsca. Oczywiście miejsce tam jest. Sojusznicy. O, fuck, tam ktoś, tam widzę, znaczy są, tam są. Droga. Tu jakiś tygrys płonie, tam jest królewski. Tak, tam też odcinek, jak testuję te niemieckie czołgi, mam taki plan, ale to inny dzień. Dzisiaj zwykły odcinek, jak się walczy, nie testuje czołgi. Pamiętacie, to już prawie rok temu, bo na początku maja, no, testowałem przecież, nie, widzieliście czołgi Leopard, Abrams, no i T-72, czołgi podstawowe. Dobra, świat wybieram jakiś czołg, bo patrzę, aha, to przecież wybieram, to się podświeci. Kolejko i chciałem to zrobić ciężko. Czekaj, jest żywy. Oj, dobra, mam się. I zaraz poddam się do porządku. Dobra. Czekajcie. Cholera, troszkę się obawiam, oj, widzicie, dostałem tutaj, o, tutaj się podjarałem, dostałem środek działa, otwieram mi to, nie ktoś, o, ty dziadu, ja pokażę tobie zaraz, tam chyba ktoś jest, coś jest w ogóle. Zaraz będę znowu zdjęty, zostanę. Ale wczoraj nie, ale wolę wam naprawdę, bo parę zrobię na
naprawdę dobrze, ponieważ ja w kolekcji wczoraj zniszczyłem 5 czołgów. Wczoraj ostatnio porobiłem jestem tylko, a pozostałych to tutaj jak jedynko. Czekajcie. Ktoś wjechał pod cholery czy co? Wiecie co, objadę dalej. Kurde, idzie ciężkie oko. Kolejny samolot się spieprzył. Kolejny się rozsypił. Mam plan, żeby zajechać takiego, nie wiem, ale tutaj wszędzie jeżdżą jacyś. O! Na szczęście jest jeden szybko, przeładowuje się tylko 9 sekund. Ani błędem gazowa! Spróbuję tak przeglądać. O kurde! Ło, ale bomba! Wam pokazał, jak ja niszczę, to ja już od razu biorę IS-a, dwójkę, a nie T-34, już postaram się schować tak dobrze za jakiś tam obiekt i wystrzelę prosto w tył albo w bok tygrysu. No ale kurde, powiem szczerze, te czołgi testowałem ostatnio tygrysa, jak sobie grałem. Na tym, w jeździe testowej spoko są te czołgi, tylko po prostu wkurwiają mnie tą swoją przewagą po prostu. Nie chodzi tylko w grze, ale że wiecie, za czasów II wojny światowej te tygrysy naprawdę niszczyły te radzieckie T-34, czy te właśnie IS-y. No IS-a jedynkę to jeszcze niszczyły, bo miały te działo kalibru 88 mm, a IS-1 prawie miał blisko, miał akurat 85 mm kaliber tego działa, ale IS-2 już zrobił naprawdę miazgę tych tygrysów, tych niemieckich, kurde, czołgów, bo czołgi niemieckie właśnie nie miały wbudowanego akurat działa kalibru 122 mm i nie mogły odpowiedzieć właśnie na... Nie wjechał, nie w dupę i nie podnieść szansę, bo tak dzieli pan.
Jest tam. Patrzcie. O! Akurat jest tam tyle. O, dobra. No dobra, asysta, ale spoko. To mi pomogło. No widzicie, to już dłużej się przeładowuje. Akurat to działo. Także cięższe chyba pociski, jak w realu. Może i tak było. Mówiąc o realnym walce czołgiem, no skoro nie przeładowanie, to za ciężkie są pociski, żeby tak szybko załadować je. Dobra, teraz może się wyjść, bo i tak oj, zaraz tak artyleria zaraz będzie stanu. O nie! Bomby! Jak tak? Nie samolot rzucił bomby, to już jest kaplica. Nie no kurde, wybaczcie mi, ale ten odcinek chyba jest po prostu dotyczy akurat wszystkich czołgów. Widać, że raz to sprzyja, wybaczcie to. Ale jest jedno, co to zniszczył Krysa w pierwszym na odcinku. To już będzie akurat ostatnio, co ja mam was kurde ciągle. Jeśli to jest prawda, to sam nic się nowego nie dzieje, a mam zamiar zdobyć już te czołgi ciężkie, a razie zdobyłem. Są spoko, ale chcę zdobyć teraz inne czołgi akurat. Średnie teraz, według średni, kurde, jakiś jeszcze jeden średni czołg. Jak ja to mam te 34 sobie nawiążę, ale potrzebny jest jeszcze jeden. Chciałem jadą, żeby zdobyć te 72 albo te 62. To są już te takie bardziej wcześniejsze i sięgają, wiecie. Może będę z silnej wojny, ale mam kurde dużo stary czołg z okresu II wojny światowej. Dobra, gdzie teraz mamy jechać? Tutaj patrzymy. Tak, wiecznie. Po mnie. Przecież lornetkę. Tak rzadko używam lornetki. No. A przecież to nic mi nie kosztuje. Dobra. Wiecie, zajadę tak. Tutaj będzie lepiej. Że jak jadę, to dobrze ustawione. No nie. Kurna rata, że ten pierdolony, przepraszam za słowo, ale ten jebany samolot rzucił te bomby, kurwa mać. Ale nie kurwiony. Troszkę jest. Thank you.
blisko strefy, blisko terytorium wroga, ale ja się boję. A tam się nie boję. Stoję. Zaraz do parkiem boję. O ile boję. Widzę, że już tam coś wniosę. Czekaj. Tak się kurde rozglądam, czuję się wychylak za wynik, ale mało co widać. Z punktu B. No i kurna fata jest za jedna B. Podpalony, a tu nagle w mordę szczeli w dupę. Nic, no nie. Zostało mi te, czyli 4. Oj, kurde macie, widzicie jak to się... Tak to się cholera kończy. Jak nie umiał to przemać w wojsku. Stałem, kurde. Głąbę od takiego. No to podjarałem, dobrze, niech się jarałem. Ja dam. To jest moja, kurde, ziemia. Będzie moja, tylko moja. Kurda. Wszystko się pierdoli, prawda? Tutaj odbierają, kurde, widzicie? Przez to widzicie, jaki burdel się robi. Normalnie. Tyle się przekrywa, czasem normalnie kurnicy bez nagłodzi. Patrzcie, jest tam! Jechał na to! Nie wiem, lecę na niego. A wierz mi. Lećmy do punktu C. Żyje? Co tu same? No nie żyje akurat. No i to będzie niestety. Nie wyszła mi ta bitwa. Kurde, cholcia, co my tu zrobimy? No nie! Dupa! Już nie żyją. Tak naprawdę. Dobra, wiecie, to już będzie koniec. Widzicie, raz na wozie, raz po wodzie, ale mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zostawcie suba. Ja się żegnam, do usłyszenia.